inspiracją jest w trudach dnia codziennego poezja, to natchnienie, takie formy górnolotne bardziej, odchodzące od przyziemności spraw codziennych. No i młodzi, dorośli, starsi w poezji zatracają trochę tej szarzyzny dnia codziennego i z tego powodu trzeba czytać poezję, bo dzień, każdy przynosi tyle troski i zmartwień, że trzeba odreagować te smutki. No i najlepszą formą jest poezja na troski i smutki. Stop!